strzała z Ukrainy. Na Woodstock przyjechaliście, bo występujecie kiedy? Występujemy w tym roku, mamy nadzieję, że będę występować często. Już zagraliśmy wczoraj, graliśmy bardzo ładne publiczność. Gdzie? I bardzo nam się podobało. Na Woodstocku. Ale na scenie małej, tak? Na scenie małej zagraliśmy, mamy nadzieję, że w przyszłym roku zagramy na dużej. A jak publiczność zareagowała na wasz koncert? Bardzo ładnie. Jeśli mówić o tym, jak zareagowała, to 45 minut rozdawali jak fotografy. To może powiedzieć, że dla nas to było bardzo wspaniałe. Jeśli 45 minut rozdawaliście autografy, to znaczy, że w Polsce was znają. Chyba jeszcze nie, ale będą znali. To tak na zapas brali autografy. No spodobało. Publice, publiczność się spodobało i oni podchodzili. Bardzo miło było słychać. Ja bardzo lubię Polskę. A jaką muzykę gracie w ogóle? Co to jest? Gram rock. Zalana tam etno i miłość. Wszyscy są z Ukrainy w zespole? Wszyscy. Członki zespołu jest z Ukrainy. Czyli co? Za rok się widzimy na tej scenie. Mam nadzieję, to wszystko. Tu emocje pewnie większe, co? No zależy. Tutaj wszystko. Stale ten Woodstock to jest po prostu, to jest cały świat. I moje chłopaki są na tyle zadowoleni, że dla nas to jest po prostu bardzo dobra możliwość zagrać na największym festiwalu w Europie. A poza Woodstockiem w Polsce jeszcze gdzieś gracie? Gdzieś można was zobaczyć? Tak, jutro gramy w festiwal Wanderstadt, to jest Woodstock, duży festiwal. Mhm. I później gramy na Dzień Niepodległości Ukrainy na największej scenie Ukrainy. A w Polsce? A w Polsce mam nadzieję, że będziemy grać już często po tym Woodstocku, bo publiczność łatwo jest niesamowita. Czyli Woodstock może wam ułatwić to, że w Polsce będzie was częściej można zobaczyć? Ja tak myślę, że on już to wszystko zrobił.